Cześć, przyjaciele, Tomek z tej strony. Chciałbym dzisiaj, kochani, powiedzieć Wam lekcję numer 5 na temat jak mieć więcej pieniędzy w życiu. Jest to klucz Salomona. Więc tak, aby iść dalej, musimy na pewno, na 100%, może tak powiem, na 100% być pewni, że chcemy budować finanse po królewsku, czyli zgodnie z prawidłami królewskimi. Więc pierwsza księga królewska, rozdział. Trzeci. W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy we śnie. Bóg powiedział, proś o cokolwiek, co mam Ci dać. Salomon odpowiedział, daj więc swemu słudze serce rozumne, aby mógł sądzić Twój lud i rozróżniać między dobrem a złem. Któż bowiem może sądzić ten Twój wielki lud? I spodobało się to Panu, że Salomon o to poprosił. Wtedy Bóg powiedział do niego, ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie, ani nie poprosiłeś dla siebie o bogactwo, ani też nie poprosiłeś o wytracenie swoich wrogów, ale poprosiłeś dla siebie o rozum, dla rozróżniania w sprawach sądowych, o to uczyniłem cię według twoich słów. Dałem ci serce mądre i rozumne, tak, że podobnego tobie nie było przed tobą, ani po tobie nie powstanie nikt taki jak ty. Dam ci także to, o co nie prosiłeś, a więc bogactwo i sławę. <laughs> także wśród królów nie będzie nikogo równego tobie po wszystkie twoje dni. I w sumie na tym mógłbym już zakończyć te krótkie poselstwo, ale trochę to rozszerzę. Kluczem Salomona może to rozpiszę, zanim jeszcze go podam. Salomon nie prosił o bogactwo dla bogactwa. Zobaczcie tutaj, że nie prosiłeś dla siebie, dla siebie, dla siebie. Nie prosił o bogactwo dla bogactwa. Nie prosił także o długie życie dla długiego życia. Rozumiecie, bo tutaj nie chodzi o to, że my nie możemy Boga o takie rzeczy prosić, tylko że my prosimy o bogactwo dlaczego. Właśnie, dlaczego. Prosisz o długie życie dlaczego. Dlaczego? Bo długie życie dla długiego życia, żeby tylko sobie gromadzić skarby na ziemiu, to to bez sensu jest w ogóle. Ale na przykład długie życie, żeby dłużej głosić Ewangelię, to już jest inna w ogóle sprawa. Więc nie chodzi o samo bogactwo, o samo długie życie, ani o proszenie o to, ale chodzi o to, dlaczego ty prosisz o to, co prosisz. Bo samo dla siebie, przez siebie jest egocentryczne i my jakby, jakby musimy się naprawdę wyzbyć do końca tych rzeczy, żeby iść dalej, naprawdę, kochani. Więc tak, kluczem Salomonowym jest skupienie się na autorytatywnym i mądrym wpływie. Tak generalnie, jakby to nazwać. Czyli on miał ten wpływ na ludzi poprzez rozum, mądrość oraz, później, bogactwo. Jego skupienie nie było na tym, żeby mieć bogactwo dla bogactwa, dla siebie. Długie życie dla długiego życia dla siebie, ale kluczem Salomonowym jest to, że on prosił dla ludzi po to, by autorytet, żeby mieć jakby wpływ. Wpływ. Chodzi o wpływ. Chodzi o to, żeby poszerzyć wpływ królestwa. Oto klucz. Gdzie to jest napisane w Nowym Przymierzu? Mateusza 6:33. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. I tutaj nie chodzi o to, że Ty masz stać się apostołem, prorokiem, ewangelistą, tak jak większość ludzi myśli. Oczywiście to także jest to, ale to także jest to, że wszystko co robisz, robisz z perspektywy Królestwa. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. Czyli rób wszystko względem Królestwa najpierw. Względem Królestwa najpierw. Czyli jeśli ty w królewski sposób chcesz budować finanse, bo o tym tutaj jest temat, tutaj nie jest temat o tym jak zostać apostołem i prorokiem, tutaj jest temat jak mieć więcej pieniędzy w życiu, to wtedy, przyjacielu, decydujesz się, żeby szukać, żeby mieć bogactwo dla królestwa. Aleluja! Bogactwo dla królestwa, przez królestwo w królestwie. Twoim intencją, twoją, Twoim początkiem nie jest ja, moje. Bo wtedy zaczniesz gromadzić i się bać. Twoim początkiem jest, bo jesteś nowonarodzony, jest królestwo dla Królestwa przez Królestwo, a wszystko inne będzie Ci dodane. Czyli tutaj wiara polega na tym, że wierzysz, że ty, pompując w królestwo Hajs, z takim nastawieniem podchodząc do zarabiania bogactwa, bo pompujesz wtedy w królestwo Hajsu. Dużo. Wierzysz, że Tobie też jest przydawane. Robisz to dosłownie odwrotnie niż biznesmen ze świata, który najpierw chapie dla siebie najczęściej, a dopiero później daje. Oczywiście są też tacy ludzie, którzy wykorzystują ten mechanizm nieświadomie, na przykład najpierw dbają o pracowników, najpierw dbają o rozwój ludzi z zewnątrz siebie, a, a potem dla siebie na zasadzie tej, że, że i tak się mają dużo. I super, nie? Są tacy ludzie. Jednak tutaj mówimy o dla królestwa, czyli pompujesz hajs w królestwo Boże, i wtedy też Bóg wspomaga ciebie, dając ci różnego rodzaju rzeczy, o których dzisiaj nie rozmawiamy. Więc to jest taki prosty punkt. Pamiętaj, kochany, że wszystko najpierw zaczyna się od Twojego serca. Jeśli ułożysz sobie dobrze serce Twoje, intencje Twoje. To wtedy będzie mniejszy problem z wykonaniem. Zbyt wielu chrześcijan chce od razu zarabiać więcej pieniędzy, nie układając sobie serca. I na przykład mówi do mnie, pyta się mnie, co mam robić, żeby mieć więcej pieniędzy? Na początku poukładaj swoje serce, bo to jest tak jak z tym ziarnem, które nie obumrze, nie, nie wyda żadnego plonu, nie wyrośnie drzewo, prawda? Więc najpierw musi, jest to ziarno w ogóle, jest to serce, serce, jest to środek. Obumrzeć muszą stare pomysły, i dopiero później wychodzi z tego coś, a dopiero później owoc zewnętrzny. Wielu ludzi chciałoby się tym zająć zbyt szybko i po prostu chciałoby zarabiać więcej ha hajsu, tak? Mieć pracę, mieć to, mieć to i tak naprawdę ciągle dla siebie, dla siebie, dla siebie. Zauważyłeś? A kluczem Salomonowym jest co? Dla wpływu, dla królestwa, dla wpływu, dla królestwa. Halleluja. I to trzeba zmienić. Zmień dzisiaj w swoim sercu. Nie mówię dzisiaj co masz robić. Dzisiaj mówię, zmień w swoim sercu to, że od dzisiaj postanawiasz i decydujesz, że chcesz pieniądze, bogactwa zarabiać dla królestwa, dla królestwa. Halleluja. Ustaw swoje serce w tej pozycji, a wszystko inne pójdzie już łatwiej. W następnych filmikach będę mówił e, oczywiście e, o sposobach w jaki sposób e, siać w królestwo bądź e, w sposób królewski zarządzać bogactwem. Halleluja. Amen. I myślę, że to będzie wszystko na dziś. Błogosławie. Cześć.